Siema, widzowie, kolejna wycieczka rowerowa. Ostatnio pojechałem do Siczek. Dużo kilometrów i to dwiema różnymi trasami. Tyle, że tą jedną, tą jak wracałem, mało nagrywałem. No taka jedna dziewczyna nie uwierzyła, naprawdę dojechałem. I teraz... Na molo wchodzę. Tutaj taka kaplica jest na Bogu chwilę wdzięcznym mieszkańcom Alczewa i Godowa. Tutaj taki wiadukt, nim będę właśnie jechał, tam gdzie jadę. Z tego wiaduktu widok. Przebitka. Legia i Radom jak Radom, jak i Legia, Legia i Radom jak Radom, jak i Legia. Kościół świętego brata Alberta tutaj, na osiedlu Prędocinek w Radomiu. Tutaj taka reklama wielka, co można w tej szkole osiągnąć, jak i na zawód można pójść. A tutaj z drugiej strony kościół świętego brata Alberta, i to na ulicy brata Alberta. Tutaj taki staw na osiedlu Południe. Po 3 latach to wracam miejsce na kanał. No bo 3 lata temu nagrałem, jak tu jadę rowerem, ale to ja wtedy jeszcze nie jeździłem, sam tylko z rodzicami jeszcze. No i byłem tutaj 2 lata temu, ale nie było odcinka. Tutaj widzicie kaczki są. O, i tu jest nawet na kaczki takie. Jakie ciekawostki o orzechach. Tasia karczma.
Ciekawostki o łabędziach. Dobra. Tory tutaj na zielu południe. Paczki pływają. Tutaj taki staw. Zakaz kąpieli tutaj jest. Dobra, już okrążyłem staw. O, jedzie pociąg. Jestem teraz w parku na osiedlu Południe. Nigdy tutaj nie byłem. Za parkiem jest szkoła numer 17 im. Jana Kochanowskiego. Tutaj bloki, a tutaj park. Tutaj takie trampoliny. Tutaj taki mural dla Domiaka z tego osiedla. A tutaj Kaufland i Leroy Merlin Leon. I KFC tam, ale to jest takie małe. Naklejki dla Domiaka. Tutaj piekarnia taka, ale zamknięta i tutaj ten sklep, gdzie były te naklejki rodowe, ale tam nie chcę, aby mnie wygnali. I tutaj Kaufland. Kaufland.
paczkomat i tutaj takie... Tutaj taka pokrywa jak... no jak w Selgrosie w Radomiu, blisko Janiszewa. Objadę Kaufland. Taka reklama chipsów i nałęczowianki, tutaj kebab. Chyba zamknięty. Tutaj Leroy Merlin z tyłu. Tutaj kościół na ulicy Gębarzewskiej. Co ciekawe, ten kościół zajął pierwsze miejsce w kościołach, najlepszych kościołach w Radomiu przeprowadzonych przez Echo Dnia. Moja parafia zajęła drugie miejsce, a ten kościół pierwsze zajął. KFC tutaj na ulicy Wierzbickiej. No a tutaj mamy Leon początek. Z tej strony jest nawet właściciel KFC, który założył restaurację w wieku 66 lat. Właściwie założyciel. No i tutaj takie huśtawki. No, garaże, jazdo Leroy Merlin. Jeżdżę teraz tam. O, takie dojeżdżenia. Wejście. Leroy Merlin. A tutaj taka buda dla psa. Ciekawe, czy mojemu Maxowi by się spodobała. Rablice się zaczynają. Za Leroy Merlin tam. Kościół w Trablicach, niektórzy mówią w Pelagowie, no bo dlatego, że to taka wyginięta wieś, gdzie był ten kościół. Oj, tutaj taki mural na przystanku. Wow. Robi naprawdę wrażenie ten mural. Chyba to ksiądz Roman Kołtas. Tutaj Izba Pamięci księdza Romana Kotłarza, jakoś tak. Tutaj nawet pisze, że w Pelagowie. Tutaj Dino w Trablicach. Takie pole za Dino i tutaj reklama KFC tam. Taka reklama Dino. Tutaj świetlica, słoneczko w Trablicach, jedzie pociąg. Bociany tutaj w Trablicach, na Gnieźnie. Kotyków się zaczyna. Kopalnia w Sołtykowie tutaj. Z takiej strony. Tutaj kościół świętej Jadwigi w Sołtykowie. Coraz bardziej się buduje ta świetlica wiejska w Sołtykowie. Jechałem przez ten las o tej ciemnej porze, a na szczęście żaden dziki, żaden wilk mnie nie złapał.
Letnie kino w Sołtykowie. Rok temu było w Makowie, ale no ja tam... No bo było później porze tam było. Słabo widać, bo to boisko Makowa w nocą i tutaj herb Makowa, tyle że... No słabo również widać. Dobra, chciałem się jeszcze z wami pożegnać. Wbijajcie na kanały Jakubix, Sebastian X i Krystian X. Zdjąłem się, jestem gościem specjalnym na kanale Jakubixa. I na Sebastian X-a również, tylko on jest teraz w rowach nad morzem na obozie sportowym. Krystian X Game wrócił ostatnio na nagrywaniach i nagrał egzotyczny mecz. I na sport po mojemu również wbijajcie. Jeszcze w Makole był ostatnio festyn juniorski, tylko go nie nagrywałem. Wygrał go Młodzik Radom i Maków miał białą drużynę i czarną. Dobra widzowie, żegnamy się w tym odcinku, więc pa pa widzowie, pa pa! Jak...